Dzisiaj robimy nalewkę z orzecha zielonego. Nazbierałam dosyć dużo orzechów. Ja myślę, że tutaj jest około 2,5 kg. Najpierw orzechy myjemy. One są wspaniałe, są takie lejące. Jak się je rozkroi, bo już wcześniej rozkroiłam, zanim zbierałam, to są takie bardzo... bardzo lejące, czyli kroję, rozkrajam takiego orzecha i wypływa z niego płyn biały. Także są idealne. Ze względu na to, że ten klimat się zmienia, to po prostu o różnych porach zbieramy orzechy, czyli raz zbieramy na koniec czerwca, a raz zbieramy na przykład na początek lipca. Tutaj już pokroiłam wszystkie orzechy. Zobaczcie, jakie rękawiczki są żółte, pomarańczowe. Także pamiętajcie, aby używać zawsze przy dotykaniu, przy zbieraniu, jak również przy krojeniu. Przede wszystkim przy krojeniu, żeby używać rękawiczek. Ja mam tu przygotowany tutaj już duży słój, żeby zacząć w końcu robić tą nalewkę. Nalewka ja już robiłam kilka, generalnie robię co roku, rok temu coś mi nie wyszło, więc musiałam wylać, natomiast 2 lata temu i 3 lata temu to było po prostu coś wspaniałego. Teraz wrzucam warstwę orzechów i przesypuję tak 3-4 łyżki cukru. I tak warstwowo układam te orzechy. Orzechy, cukier, orzechy, cukier. Później odstawiam w ciemne miejsce, ale w ciepłe miejsce ten słój tak na 3 dni. I wtedy tworzy mi się taki, to znaczy orzechy, akurat te są idealne, będą puszczały bardzo dużo soku. Puszczą sok i wtedy po trzech dniach dolewam wódki. Później patrzę, jaka jest procentowość. Ja jednak wolę te nalewki takie bardziej mocne, bardziej intensywne, no zwłaszcza o wyższej zawartości procentów, wyższej zawartości alkoholu. Mój mąż mówi, że czego to człowiek nie robi, żeby się napić, ale jeśli chodzi tutaj akurat o nalewkę z orzecha zielonego, to bardzo jest, bardzo zdrowotna, czyli pomaga i na żołądek, i pomaga również na pasożyty. Robiłam tą nalewkę, też robię w dwóch wersjach, czyli w drugiej wersji robię dla dzieci. Raz nawet ją zrobiłam z miodem, ale jednak dzieciom dwa intensywne smaki i to tak za bardzo nie pasowało. Natomiast z cukrem jak najbardziej wszystko w porządku. Tutaj już wymieszane, widzimy wymieszane z cukrem, troszeczkę mój mąż mi pomagał, orzechy, no i piękne zielone, na razie jest piękny zielony kolor, a tutaj już słoik po 2 dniach, jest bardzo dużo tego soku. I na trzeci dzień, czekam jeszcze jeden dzień i będę dolewała wódki i tak, żeby pokryło orzechy. No a później w zależności od tego spirytusu mi trochę szkoda, żeby jednak te orzechy nie pochłonęły mi tego spirytusu. To teraz wódka, a później już jak zleję orzechy, spirytus. Orzechy? Mhm. Dlaczego je robisz? Nalewkę robię z orzechów. Pamiętasz, jak piłaś, ciotka? Tak. Co?
Już chyba poszedł przespać się.